Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Kino Jadę. Śląskie, które, no właśnie, wpisuje się w narrację o różnych odsłonach tego, czym jest Śląsk, czym jest tożsamość Śląska i czym jest, chcę powiedzieć, takie śląskie kulturowe DNA. No, ale gdybym teraz zapytała wszystkie osoby, które mnie słuchają, co to jest kino śląskie, nie mam najmniejszych wątpliwości, że każdy z Państwa powiedziałby troszeczkę coś innego. Każdy z Państwa trochę inaczej próbowałby zdefiniować ten termin. No i zapewne część z Państwa powiedziałaby, że kino śląskie to takie kino, które opowiada o Śląsku, które opowiada o Ślązakach, to takie kino, które definiuje Ślązaków, to takie kino, które opowiada o śląskiej tożsamości. Część z Państwa być może powiedziałaby, że kino śląskie opowiadające o Śląsku i o Ślązakach, nie będące po Śląsku, to nie do końca kino śląskie. A zatem kino śląskie musi być o Śląsku. No, pewnie według części z nas musi być po Śląsku. No ale czy to koniec? No nie, bo przecież skoro o Śląsku i po Śląsku, to być może część z Państwa udzieliłaby na to pytanie, czym jest kino śląskie, jeszcze zupełnie innej odpowiedzi. Być może część z Państwa powiedziałaby, że to takie kino, które rozgrywa się na Śląsku. Kiedy zaczęłam rozważać te trzy koncepcje, czy kino śląskie jest o Śląsku, czy po Śląsku, czy może rozgrywa się na Śląsku, pomyślałam sobie, że na pewno większość z Państwa zacznie słuchać dzisiaj tego wykładu z pewnymi oczekiwaniami. No i na pewno, nie mam wątpliwości, oczekują Państwo, że opowiem Państwu o Kazimierzu Kucu, reżyserze filmowym i teatralnym, no takim ojcu i matce śląskiego kina, a właściwie to musiałabym powiedzieć ojcu i matce polskiego kina regionalnego, tak? Bo to przecież człowiek, dzięki któremu w ogóle region i regionalizm w polskiej kinematografii się pojawił na szeroką skalę, na dużą skalę. Zapewne spodziewają się Państwo, że opowiem o tym, jakie elementy śląskiej tożsamości stworzył Kazimierz Kuc. Pewnie spodziewają się Państwo, że opowiem szczegółowo o jego najważniejszych filmach, o Soli Ziemi Czarnej, Perle w Koronie, Paciorkach Jednego Różańca, Śmierci jak Krąga Chleba czy Zawróconym, ale to się dzisiaj nie stanie. Zapewne spodziewali się też Państwo, że opowiem o Lechu Majewskim, jednym z największych celebrytów i gwiazd polskiego kina na świecie, człowieku, którego filmy i performanse wideo wyświetlane są w nowojorskich muzeach, tym człowieku, dla którego do Polski przyjechał John Malkovich, tym człowieku, u którego wystąpił Viggo Mortensen, Gary Oldman czy David Bowie. To się nie stanie. Być może spodziewali się Państwo, że opowiem o najbardziej ezoterycznym śląskim filmie, czyli o Angelusie, skoro już przy Lechu Majewskim jesteśmy. Pewnie moglibyśmy rozważyć, no właśnie, śląskość i uniwersalność tej opowieści, no i to, że to właśnie Angelus powoduje, że Lecha Majewskiego uważamy za śląskiego reżysera. No oczywiście poza miejscem jego urodzenia, ale o Angelusie też Państwu dzisiaj nie opowiem. Na pewno część z Państwa, nie mam wątpliwości, spodziewała się, że opowiem o filmie Wojaczek, także o filmie Lecha Majewskiego, o filmie o poecie, który urodził się przecież na Śląsku, o filmie ważnym, dlatego że o filmie, który zdobył wiele, wiele prestiżowych nagród, o filmie, który jest ważny, jest ciekawy, ale tego też Państwu dzisiaj nie opowiem.
Być może część z Państwa przyszła tutaj z nadzieją, że wysłuchacie opowieści o Adamie Sikorze, współpracowniku Lecha Majewskiego, ale także samodzielnym twórcy, reżyserze takich filmów jak Ewa, czy Podróż Erwina, czy filmu dokumentalnego Bluesmeni. Być może to właśnie ta opowieść była dla Państwa magnesem wysłuchania dzisiejszego wykładu. Na pewno część z Państwa przyszła tutaj także po opowieść o Magdalenie Piekosz, reżyserce, która ukończyła, no właśnie, wtedy jeszcze Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, dziś powiedzielibyśmy Szkołę Filmową Uniwersytetu Śląskiego, której udało się zuniwersalizować w formie filmowej jedną z takich chyba opowieści uważanych za szalenie śląskie, prawda? Udało jej się zuniwersalizować w postaci filmu Pręgi powieść Gnój, prawda? Powieść bardzo śląską, która na ekranie kinowym w wydaniu Magdy Piekosz stała się opowieścią taką, która mogłaby dziać się wszędzie i zawsze. Na pewno warto by było wspomnieć też nazwisko Macieja Pieprzycy, absolwenta Uniwersytetu Śląskiego, który, no nie ukrywam, jest reżyserem jednego z moich ukochanych filmów o Śląsku, czyli filmu Barbórka, należącego do cyklu telewizyjnego Święta Polskie. Ten cykl pewnie Państwo kojarzą, nawet jeśli nie Barbórkę, to może inne filmy z tego cyklu, bo ze smutkiem muszę stwierdzić, że w cyklu Święta Polskie jest więcej filmów niż te, które trafiają standardowo do ogólnego obiegu. Ja myślę, że gdybym podała takie tytuły jak Żółty Szalik czy Miss Mokrego Podkoszulka, to są te tytuły, które gdzieś tam chodzą nam po głowie, prawda? One, te filmy w telewizji dosyć często się pojawiają, Barbórka niestety nie, no ale Macieja Pieprzycę jako właśnie reżysera Barbórki należałoby tu dzisiaj wspomnieć. Na pewno także, kiedy myśleli Państwo o dzisiejszym wykładzie o kinie śląskim, przyszło Państwu do głowy, że opowiem o Eugeniuszu Kluczniaku, o człowieku, który jest no, człowiekiem orkiestrą, scenarzystą, reżyserem, producentem, aktorem, człowiekiem, który nakręcił filmy niesamowite, filmy zupełnie nieprzystające do naszego myślenia, prawda, o filmie profesjonalnym, filmy amatorskie, ale jakże ciekawe, jakże interesujące, filmy pokazujące no właśnie nas Ślązaków od takiej trochę zupełnie innej strony, nie tej takiej uładzonej, fabularnej, ogólnopolskiej, tylko takiej własnej, swojskiej, tak musiałabym powiedzieć, ale to też się dzisiaj nie wydarzy. Nie usłyszą Państwo ani opowieści o Kazimierzu Kucu, ani o Lechu Majewskim, ani o Magdzie Piekosz, ani o Maćku Pieprzycy, ani o Eugeniuszu Kluczniaku, dlatego że ja przekornie chciałabym dzisiaj zastanowić się nad tym, dlaczego musimy się zastanawiać, co to jest kino śląskie. Przecież kiedy mówimy o kinie polskim, czy kinie francuskim, czy kinie niemieckim, to nie zastanawiamy się, co to jest za kino. Nie zastanawiamy się, czy film francuski to koniecznie taki, w którym mówią po francusku, czy on musi rozgrywać się we Francji i czy koniecznie musi opowiadać o Francuzach. Tak naprawdę, jeśli zastanowimy się nad tym, jak to jest z tym naszym myśleniem o kinie i kinematografii, to odpowiedź jest jedna. Film francuski to taki, który został zrobiony za francuskie pieniądze. Film polski to taki film, który został zrobiony za polskie pieniądze i w metce, w metryczce ma napisane, że jest produkcji lub koprodukcji polskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej i tak dalej. A czy rozgrywa się na Bora Bora, to już nie ma żadnego znaczenia. I ja chciałabym się dzisiaj razem z Państwem zastanowić nad tym, czy film, czy kinematografia jest sprawą regionalną, czy może jest jednak przede wszystkim sprawą biznesową, czy może jest przede wszystkim jednak kwestią pieniędzy i finansów. No a żeby to zrobić, to musimy powiedzieć sobie o pewnych dwóch bardzo ważnych inicjatywach, które istnieją nie tylko w Polsce, ale też na świecie, o takich inicjatywach, dzięki którym kino w Europie mogło w końcu stać się kinem regionalnym. Dotyczy to
także Polski. W 2023 roku 15-lecie działalności obchodziły regionalne fundusze filmowe. Regionalne fundusze filmowe, które zostały w Polsce powołane do życia w 2007 roku. W 2007 roku powstał w Polsce pierwszy regionalny fundusz filmowy, dokładnie był to Łódzki Fundusz Filmowy powołany przez miasto Łódź. Najmłodszy, to taka ciekawostka, regionalny fundusz filmowy w Polsce został powołany do życia w 2022 roku w Gdańsku. Dziś funkcjonuje na polskim rynku 10 regionalnych funduszy filmowych. Opiekę nad regionalnymi funduszami filmowymi sprawują w pewnym sensie Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w 2007 roku powoływał je do życia na wzór funduszy europejskich, oraz Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, które stworzyły coś, co nazwano regionalną inicjatywą audiowizualną, no i zaczęto właśnie powoływać do życia te kolejne fundusze filmowe, których zadaniem jest przede wszystkim to, aby sprowadzić produkcję filmową, a właściwie wyprowadzić produkcję filmową poza stolicę. Jeśli cofnęliby się Państwo przed 2007 rok i zaczęli oglądać filmy, które były w tym czasie kręcone, no to właściwie wszystkie filmy przed 2007 rokiem, wszystkie polskie filmy rozgrywały się w Warszawie. Dlaczego? Dlatego, że tak było najłatwiej. Tak było najłatwiej i tak było najtaniej. Tam była infrastruktura, tam byli filmowcy, tam były pieniądze, tam najłatwiej było robić filmy. Regionalne fundusze filmowe mają za zadanie przekierować tą produkcję filmową poza ten punkt centralny, poza stolicę i wyprowadzić ją właśnie do regionów. Widzą Państwo w tej chwili na ekranie spis tych naszych regionalnych funduszy filmowych. To jest 10 obecnie funkcjonujących funduszy, jak już powiedziałam, i one znajdują się przede wszystkim w strukturach samorządowych różnych instytucji kultury w danych regionach lub różnych urzędów na terenie całego kraju, czyli to są instytucje państwowe. Obok Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, musimy sobie to bardzo wyraźnie powiedzieć, regionalne fundusze filmowe są dziś najważniejszym źródłem publicznego finansowania kinematografii w Polsce. Na czym to polega? Regionalne fundusze filmowe mają za zadanie, jak powiedzieliśmy, sprowadzić produkcję filmową do regionu, co polega na tym, że ogłaszają konkurs, mają pewną pulę pieniędzy, którą dysponują, ogłaszają konkurs na scenariusze, są składane scenariusze, no i odpowiednia komisja wybiera projekty, które w danym roku dofinansuje. Jak Państwo widzą tu po lewej stronie na ekranie, widać, że każdy z tych funduszy ma pewne obostrzenia dotyczące wydatkowania tych pieniędzy. No i na przykład Śląski Fundusz Filmowy ma taką regulację, że jeśli dofinansuje jakiś film, to 150% tego dofinansowania musi zostać wydane w regionie. A zatem, powiedzmy to sobie wyraźnie, mamy do czynienia z takim gospodarczo-ekonomicznym perpetuum mobile. Tak? To znaczy, my dajemy wam pieniądze, żebyście przyjechali tu zrobić film, ale wy musicie te pieniądze u nas wydać, a właściwie to musicie zostawić jeszcze więcej. Nie wliczamy tu przecież jeszcze dodatkowo, prawda, takiej jakby takiego turystycznego aspektu przeniesienia tej kinematografii w regiony, no bo przecież trzeba opłacić hotele, trzeba chodzić do restauracji z ekipą filmową i tak dalej, więc te pieniądze tak naprawdę w istocie są zdecydowanie większe. Co ważne, wszystkie fundusze filmowe mają jedną podstawową zasadę. Jeśli damy ci pieniądze, ty musisz zrealizować część zdjęć w naszym regionie, no i częściowo musisz tematycznie z tym regionem film powiązać. Oczywiście to odbywa się na różnych zasadach. Tutaj Państwo widzą taki malutki fragment wyciągu właśnie z umowy o dofinansowanie Śląskiego Funduszu Filmowego. Aby uświadomić i unaocznić sobie, że film śląski może być czymś zupełnie innym niż do tej pory myśleliśmy, zachęcam Państwa do wejścia na kanał YouTube instytucji filmowej Silesia Film. Znajdą tam Państwo krótki spot promujący Śląski Fundusz Filmowy, a właściwie taką laurkę Śląskiego Funduszu Filmowego, która została stworzona na 15-lecie tego funduszu.
Jeśli obejrzą Państwo ten niespełna minutowy film, to przekonają się Państwo bardzo szybko, że to, o czym dzisiaj mówię, to, o czym opowiadam, to, że film regionalny może równać się regionalnym pieniądzom, jest zasadne. Zobaczą Państwo w tym filmie, jeśli są Państwo ze Śląska, miejsca, które mijają Państwo codziennie w drodze do pracy czy do domu, miejsca bardzo znane i oswojone, ale także przestrzenie zupełnie regionalnie nieumocowane. Zobaczą Państwo znane polskie filmy, które być może nie wiedzieli Państwo, że zostały sfinansowane ze śląskich pieniędzy. A zatem bardzo zachęcam do obejrzenia tej krótkiej reklamówki Śląskiego Funduszu Filmowego, bo tak moglibyśmy ją nazwać, aby przekonać się, że film śląski może być czymś zdecydowanie więcej, niż nam się do tej pory wydawało. No ale powiedziałam, że będzie o dwóch inicjatywach. No i pierwszą inicjatywą, bardzo ważną dla nas dzisiaj z tej perspektywy tego, o czym mówimy, są regionalne fundusze filmowe. Natomiast drugą inicjatywą, o której musimy sobie powiedzieć, są tak zwane komisje filmowe. I zanim powiem, czym jest komisja filmowa, chciałabym wspólnie z Państwem obejrzeć coś, co uważam za jedną z najciekawszych, najatrakcyjniejszych i na pewno najzabawniejszych wizytówek naszego regionu. To, co Państwo widzą w tej chwili na ekranie, to spot promujący Śląską Komisję Filmową, która działa w województwie śląskim od 2011 roku i jest jedną z pierwszych komisji filmowych, jakie pojawiły się na polskim rynku produkcji audiowizualnej. Komisja filmowa jest częścią instytucji filmowej Silesia Film i zarządza Śląskim Funduszem Filmowym, a zatem już widzimy, że są to w pewnym sensie takie naczynia połączone, że te dwie instytucje, jeśli istnieją równolegle obok siebie w województwie, to na pewno nawzajem się wspierają. W jaki sposób komisja filmowa wspiera działalność regionalnych funduszy filmowych, jakie jest jej zadanie i do jakich celów została powołana, za chwilę się Państwo dowiedzą i przekonają. No a zatem, czym jest komisja filmowa? Komisja filmowa jest taką inicjatywą wspierającą w pewnym sensie regionalny fundusz filmowy w tym, aby ułatwić filmowcom z zagranicy, dlatego, prawda, ten zwiastun, który obejrzeliśmy, ten spot reklamowy, który obejrzeliśmy przed chwilą, był po angielsku, no bo on skierowany jest przede wszystkim do zagranicznych, prawda, odbiorców, ale nie tylko. Komisja filmowa ma za zadanie ułatwić realizację zdjęć w regionie. Widzą Państwo w tej chwili przed sobą print screena ze strony Śląskiej Komisji Filmowej, na której można znaleźć lokacje do swoich filmów. Jeśli Państwo chcieliby nakręcić horror w województwie śląskim, wchodzą Państwo na stronę Śląskiej Komisji Filmowej, szukają Państwo odpowiedniej lokacji do tego właśnie horroru. Można też znaleźć kontakty do twórców filmowych, którzy mieszkają na Śląsku, no bo jesteśmy świadomi tego, że nie zawsze opłaca się na 2 czy 3 dni zdjęciowe przewozić całą ekipę do innego regionu, prawda, jeśli to jest tylko fragment zdjęć, więc można skorzystać z ekipy filmowej, która na miejscu się znajduje. Do tego służy nam właśnie komisja filmowa. Komisja filmowa, która jeśli nie potrafimy sobie z pewnymi rzeczami poradzić sami, no to służy też pomocą taką formalną, prawda, jeśli musimy z panią Basią z Urzędu Miasta załatwić zezwolenie na zamknięcie drogi, bo chcemy tamtędy przepuścić jakieś samochody i to nakręcić, no to być może jeśli jesteśmy filmowcem z Francji czy Stanów Zjednoczonych, no to ta komunikacja z panią Basią i na dodatek nie wiemy, do której pani Basi się zgłosić, to jest może w tym wszystkim najgorsze, jest trudna, no więc do tego służy nam komisja filmowa, do której możemy się zgłosić i powiedzieć: słuchajcie, my chcemy zrobić zdjęcia tu, tu i tu, proszę załatwcie to za nas, my nie mamy na to czasu, my nie mamy na to możliwości, my nie rozumiemy dokładnie, jak działa polska administracja czy biurokracja, proszę pomóżcie nam to zrobić. Tutaj Śląska Komisja Filmowa do tego służy. Warto z całą pewnością zaznaczyć jeszcze dwie rzeczy. Pierwszą jest to, że Regionalna Komisja Filmowa działająca w danym województwie jest z całą pewnością elementem wpływającym na markę turystyczną danego województwa. Komisji Filmowej zależy bowiem na tym, żeby dane województwo, dany region wydawał się atrakcyjny, żeby pokazać go jako miejsce atrakcyjne, różnorodne, bo to jest bardzo ważne, tak? Żeby pokazać, jak wiele różnych lokacji, jak wiele różnych
ciekawych, interesujących z perspektywy filmowca, nie mówię pięknych, bo przecież z perspektywy filmowca niektóre miejsca wcale nie muszą być piękne, jak wiele interesujących zatem, a niekoniecznie pięknych, miejsc jest w danym województwie i jak wiele w tym danym województwie, w polskim przypadku, tak, lub regionie, gdybyśmy to chcieli szerzej ująć, można znaleźć. Widzą Państwo w tej chwili na ekranie taki konkurs, który jest co roku prowadzony przez Komisję Filmową, przez Śląską Komisję Filmową, Śląska Lokacja Filmowa Roku. Tutaj widzą Państwo finalistów tego konkursu z roku 2020. Specjalnie pokazuję ten rok, bo znajduje się na nim miasto Cieszyn, które jest miastem, w którym mieszka. I druga rzecz, bo powiedziałam, że warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Druga rzecz, bardzo ważna, jest taka, że to także Państwo mogą stać się tym elementem, tym czynnikiem wpływającym na rozwijanie się kinematografii w naszym regionie. Na stronie Śląskiej Komisji Filmowej znajdą Państwo formularz, w którym można zgłosić lokację filmową, która zostanie oczywiście później zweryfikowana, poddana odpowiednim oględzinom, dlatego że na stronie, kiedy później już ta lokacja się znajdzie, będą też zaznaczone różne ważne elementy, jaki jest dostęp do mediów w danym miejscu, jaki jest dojazd i tak dalej, jakie zezwolenia trzeba będzie załatwić, żeby do tego miejsca wejść. Natomiast jeśli mają Państwo na myśli albo zobaczą Państwo w przyszłości jakąś arcyciekawą lokalizację, która wydaje się Państwu, że powinna znaleźć się na ekranach kinowych, nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę Śląskiej Komisji Filmowej, wypełnić odpowiedni formularz i to także Państwo mogą stać się elementem budującym markę turystyczną i kinematograficzną naszego regionu. No i dzięki takim inicjatywom jak Regionalne Fundusze Filmowe czy Śląska Komisja Filmowa na Śląsku zostały nakręcone takie filmy, między innymi takie filmy jak Dolina Bogów. Dzięki temu na Śląsku pojawił się John Malkovich i Josh Hartnett, którzy wystąpili w filmie Lecha Majewskiego Dolina Bogów, który to był, jak Państwo doskonale zapewne wiedzą, na terenie województwa śląskiego, kręcony między innymi w Muzeum Śląskim i w Pałacu w Pszczynie. No i takie filmy jak Obywatel Jones, który Państwo na pewno kojarzą, bo na pewno Państwo kojarzą zdjęcia, które rozgrywały się na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach i w Urzędzie Marszałkowskim. No ale wszystko to zabrzmiało pięknie, nie mam wątpliwości, że Państwo pomyśleli sobie, świetnie, świetnie, że takie rzeczy są, to tak powinno wyglądać, to tak powinno działać. No to porozmawiajmy o pieniądzach, przyjrzyjmy się temu, jak to rzeczywiście funkcjonuje, bo skoro mam nadzieję wzbudziłam w Państwu entuzjazm, no to teraz ten entuzjazm troszeczkę przygaszę. Proszę zobaczyć, jakimi środkami dysponuje Śląski Fundusz Filmowy co roku. Proszę zobaczyć, że no, te kwoty oczywiście z roku na rok nieco się zmieniają, raz z tych pieniędzy jest trochę więcej, raz trochę mniej, ale proszę zobaczyć, że tak w istocie od 2008 roku, kiedy powstał Śląski Fundusz Filmowy, do roku 2023, czyli do momentu, do dziś, do momentu obecnego, środki, którymi dysponuje Śląski Fundusz Filmowy, nie zmieniły się i na dodatek są to środki bardzo znikome, dlatego że 1 000 000 złotych podzielony przez 6 albo 7 filmów, które dostają dotacje w ramach Śląskiego Funduszu Filmowego, to tak naprawdę kompletnie żadne pieniądze, to nawet nie są pieniądze na przysłowiowe waciki. Gdybyśmy mieli to z czymś porównać, no to może przyjrzyjmy się sąsiadowi. Regionalne Fundusze Filmowe w Niemczech w sumie dysponują na dzień dzisiejszy kwotą 32 milionów euro. Tak, także widzimy tą gigantyczną dysproporcję. Tutaj nieco starsze dane dotyczące Włoch, ale też proszę zobaczyć, rok 2007, Komisja Filmowa i Fundusz Filmowy regionu Apulia, 500 tysięcy euro, tak? No to nadal jest to różnica w 2007 roku, tak? Więc tu dane zdecydowanie starsze. No ale, żeby nie osłabiać tego naszego entuzjazmu, choć chciałabym tutaj publicznie powiedzieć, że inwestowanie w kulturę jest
powinno być dla nas wszystkich bardzo ważne i powinno być dla nas sprawą regionalną, bo to, żeby zagraniczni filmowcy i polscy filmowcy chcieli tu przyjeżdżać, żeby chcieli przyjeżdżać na Śląsk, żeby chcieli robić u nas filmy i żeby chcieli zostawiać u nas pieniądze, musi się wiązać z pewną inwestycją z naszej strony, czyli my musimy inwestować w kulturę, żeby kultura chciała inwestować w nas. No ale żeby nie było smutno na koniec, żeby nie było takim właśnie, takim akcentem, no cóż to są za pieniądze, cóż my za te pieniądze możemy zrobić. Chciałabym powiedzieć, że Śląski Fundusz Filmowy, pomimo tego, no znikomego, tak muszę to nazwać, znikomego finansowania, robi naprawdę fenomenalne i wielkie rzeczy. I są to oczywiście filmy pomniejsze, są to, dofinansowuje filmy takie bardziej, no nie wiem, bardziej nasze, bardziej swojskie, takie filmy jak Zgorszenie Publiczne z 2009 roku, które być może część z Państwa widziała, komedia romantyczna w całości nakręcona po śląsku. Są to także takie filmy, jakie widzą Państwo tutaj w tej chwili na ekranie. Filmy, jak widać, dla małych i dużych. Filmy fabularne i filmy dokumentalne, takie jak na przykład Niebieskie Hachary i Jurek. Filmy o Śląsku, taki jak Laura czy Żelazny Most, opowiadający, to bardzo ciekawa historia, taki romans, trójkąt miłosny, rozgrywający się na tle wypadków w kopalni. Bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia tego filmu, jeśli go Państwo nie widzieli. No ale też takie filmy, które na Śląsku wcale niekoniecznie się rozgrywają, wcale niekoniecznie w filmie jest to wiadome. Tak jak wspomniana już dzisiaj Dolina Bogów, w której przecież Pałac w Pszczynie odgrywa rolę pałacu czy miejsca zamieszkania najbogatszego człowieka na świecie. No gdzie jak nie w Pałacu w Pszczynie, prawda? Ten najbogatszy człowiek na świecie mógłby zamieszkać. No ale jeśli to Państwu nie wystarcza jako taki argument przekonujący, że rzeczywiście wielkie rzeczy Śląska Komisja Filmowa robi, no to może przekonam Państwa w taki sposób. Mamy film dokumentalny Lombard, który jest pierwszym polskim zwycięzcą ważnego, najważniejszego festiwalu filmów dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity. Film Lombard, który zdobył nagrody w Atenach, w Marsylii, w Paryżu, w Toronto, w Chicago, w Krakowie we wrześniu i jeszcze w wielu innych miejscach. Mamy niesamowity debiut Chleb i sól, debiut Damiana Kocura, bardzo ciekawy formalnie debiut wykorzystujący aktorów amatorów, młodych aktorów amatorów, bardzo ciekawie też formalnie od strony dźwięku zrobiony, bo w taki sposób trochę jakby podsłuchujący bohaterów. Jeśli Państwo nie widzieli, bardzo Państwa do obejrzenia tego filmu zachęcam. No i tu znowu nagrody w Wenecji, cała masa nominacji do Orłów i Orzeł za najlepszy debiut, nagrody w Pradze, w Kotbus, w Antalii, w Łapowie i tak dalej, i tak dalej. Film, o którym na pewno Państwo słyszeli, czyli Niebezpieczni Dżentelmeni, to także film, który został dofinansowany przez Śląski Fundusz Filmowy. Sprawdziłam sobie wtedy, jak startował w konkursie, nazywał się Zakopiańscy Dżentelmeni, więc tytuł zmienił się na lepsze. Jeśli tamte argumenty Państwa nie przekonują, to być może przekona Państwa argument, że Śląski Fundusz Filmowy to fundusz, który dofinansował pierwszy w historii Polski film zrealizowany w nowym systemie finansowania, czyli pierwszy w historii Polski film, który został zrealizowany na zasadach crowd investingu. Można było kupić sobie akcję filmu, można sobie było zainwestować w film, zanim on został wyprodukowany, zanim on powstał, tak jak kupujemy akcje na giełdzie. To pierwszy w historii Polski film w ten sposób zrobiony, film Rój, który widzą Państwo na ekranie, gwarantuje, że nie rozgrywa się on na Śląsku w takim sensie, żebyśmy byli w stanie to rozpoznać, nikt tam nie mówi po śląsku, a jednak chciałabym uznać go za śląski film. Film, który od 300 niezależnych inwestorów zebrał aż 2 miliony złotych, co w kontekście środków, którymi dysponuje Śląski Fundusz Filmowy, jest dość sporymi pieniędzmi. Jeśli to Państwa nie przekonuje, to być może przekona Państwa to, że śląskim filmem, czyli takim, którym możemy się chwalić, jest także Zimna Wojna. Zimna Wojna, która zdobyła 3 nominacje do Oscara, która była kręcona dzięki zabiegom Śląskiego Funduszu Filmowego, a proszę mi wierzyć, że po filmie Ida wszystkie fundusze filmowe biły się, kiedy dowiedziały się, że Paweł Pawlikowski szuka
miejsca, konkretnego, bardzo konkretnego miejsca, a mianowicie amfiteatru, który wystąpi w filmie Zimna Wojna, więc każdy Regionalny Fundusz Filmowy chciał ściągnąć do siebie Pawlikowskiego, nam się udało. I w ośrodku Bóg stoi amfiteatr, stary amfiteatr w starym ośrodku wypoczynkowym, to Rudy Wielkie koło Raciborza, czy Rudy Raciborskie, i taką nazwę znalazłam. W każdym razie dzięki temu Zimna Wojna jest także śląskim filmem. No jeśli to wszystko Państwa nie przekonuje, to ostatecznym moim argumentem jest to, na pewno od tygodni, czy nawet miesięcy, myślą Państwo o tym, że trzeba trzymać kciuki za film Chłopi, żeby polski film był nominowany do Oscarów. A nie byli Państwo być może świadomi do wczoraj tego, że inna polska koprodukcja ma szansę zdobyć nominację do Oscarów. No i jak powiedziałam wczoraj, przydarzył mi się piękny prezent, dlatego że wprawdzie nie mogą Państwo trzymać 11 marca podczas ceremonii rozdania Oscarów kciuków za polski film, ale mogą Państwo trzymać kciuki za śląski film, dlatego że wczoraj 5 nominacji do Oscara w kategoriach najlepszy reżyser, najlepszy film międzynarodowy, najlepszy scenariusz adaptowany i najlepszy dźwięk zdobył film dofinansowany ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego, koprodukowany przez naszą własną Silesię Film, a zatem bardzo Państwa zachęcam, żebyście Państwo 11 marca trzymali kciuki za śląski film na Oscarach, czyli za Strefę Interesów. To oczywiście wszystko bardzo telegraficzny skrót wiedzy o kinie śląskim, natomiast skoro ostatnie lata przyniosły nam takie sukcesy jak Zimna Wojna czy Strefa Interesów, no to spójrzmy, co czeka nas w przyszłości. Prezentuję w tej chwili Państwu wyniki konkursu Śląskiego Funduszu Filmowego za 2023 rok, a zatem możemy rzucić okiem na to, co nadchodzi w śląskim kinie, skoro, jak myślę, albo mam taką nadzieję, zgodziliśmy się już, że śląskie kino to także to kino, które zrealizowane jest za śląskie pieniądze. Natomiast jeśli chcieliby Państwo posłuchać o tych wszystkich rzeczach, o których dzisiaj nie powiedziałam, albo o nich poczytać, to bardzo serdecznie zapraszam na kanał YouTube Polska Półka Filmowa, gdzie znajdą Państwo podcasty w języku polskim i angielskim o Kazimierzu Kucu, o Lechu Majewskim, o filmach Wojaczek, Angelus czy Piąta Pora Roku. Zachęcam też bardzo serdecznie do wejścia na stronę www.polskapulkafilmowa.pl i do pobrania książki, podręcznika, kompendium wiedzy o kinie śląskim pod tytułem Śląskie ścieżki filmowe. To taka książka, z której mogą skorzystać zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, która pozwala zapoznać się ze śląskim filmem, pozwala zapoznać się trochę ze Śląskiem, ale pozwala też rozwinąć swoją wiedzę realioznawczą na temat Polski generalnie. Zapraszam także do mediów społecznościowych Polskiej Półki Filmowej na Instagram, na Facebooka i na stronę www, gdzie pojawia się codziennie masa ciekawych informacji dotyczących języka polskiego, literatury polskiej i kultury polskiej. Dziękuję bardzo. Ja tyle.